Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Bogusławem Gedigą. Część siódma. Archeologia, a życie rodzinne. To szczęście w życiu, że akurat moje małżonki, a miałem dwie, drugą mam obecnie. Pierwsza żona bardzo młodą zmarła, ale były też archeologami. Z pierwszą żoną to właśnie przebywałem wszędzie. Na wykopaliskach w Opolu była zawsze, ja na jej badaniach neolitycznych też uczestniczyłem. Poza tym, no, to nie wszędzie, nie zawsze dało się wyjeżdżać razem, bo za granicę wyjazd to był dość dużym losem i szczęściem wtedy. Ale tam, gdy się dało, to zawsze żona była ze mną. Była bardzo... Także to nie komplikowało naszych relacji rodzinnych. A na tych wykopaliskach byliśmy czasem razem. Nawet nasz syn znalazł się na wykopaliskach, jak miał 6 miesięcy. W namiocieśmy go trzymali na tym wykopie i on tam brawkował sobie. Także to taka, ale to nie wszyscy mieli takie relacje, więc ja o sobie mogę tylko tak mówić. No a poza tym, no, jak potem jeździliśmy razem z żoną, jeszcze z Janiną, no to ona miała niezwykły dar takiego łatwego kontaktu z ludźmi, zjednywania sobie ludzi, znała języki, co też jest ważne, nie? I to nie było przeszkód. Ja nawet pamiętam, wyraz w Berlinie miałem taki tam wykład, ona przyjechała ze mną. To po tym wykładzie, zamiast ci ludzie do mnie przyjść, co się pytać, wszyscy otoczyli żonę i z nią rozmawiali. Tak, mówię sobie, no popatrz, no co, no. Także to tak kształtowało, no ale myślę, że w wielu przypadkach może to się bardziej komplikuje i no i tak znając historię niektóre, to widać, że skutki tych komplikacji czasem są dotkliwe dla tej jedności małżeńskiej. No, w moim przypadku to akurat nie miało miejsca, a moja druga żona, jej zawdzięczam wiele, ona zapewne mądrzejsza ode mnie, więc wie dużo i ona właściwie, można powiedzieć, jest jednym takim z moich mistrzów, ponieważ no, ukształtowała także inną perspektywę widzenia archeologii i to mocno. Ona ma raz, że ma dar przekonywania do siebie, a poza tym w tej dziedzinie ogromną wiedzę. W tym zakresie akurat ja mam niedostatki i ona mi to nawet wyjaśnia, żebym lepiej się hamował, nie mówił. No i są te relacje osobiste takie, co ja mogę powiedzieć akurat o moim, ale myślę, że inni może mieli to bardziej odczuwali czasem te rozstania, co jest rzeczą normalną. Bardziej to, wie pan, zaważyło na takim życiu także i gdy byliśmy razem, ponieważ do dziś dnia ja z takiej perspektywy obecnej wiem, że tak najcudowniejszy czas życia to jest ten, gdy ma się małe dzieci. Te dzieci są takie zdane na człowieka. To jest tak cudowny czas. Ja wtedy pisałem pracę doktorską. No i aż mi przykro, że ja z tego korzystałem, ale nie tak, jakbym chciał. Wynagrodziłem sobie to wnukiem potem, ale to już takie jest inne zawsze, nie wiem, ale myślę, że to waży także nie tylko te rozstania na wykopaliska, czy to na, ale także konieczność mniejszego poświęcania, no bo to nie jest praca taka, że gdzieś tam ileś godzin jesteś w pracy i wracasz do domu i zajmujesz się domem. No i to jest takie, jak nawet tak wielu nawet mówi, no bo ja się no tak miałem kolegę profesora z Niemiec, mówię mu, kiedy ty na urlop jedziesz? Mówi, ja na urlop nie jadę, bo ja cały czas jestem profesorem, więc po co brać urlop? Nawet jak jestem nad morzem, to myślę o archeologii, więc po co będę brał urlop? Więc takie też są relacje, no ale to sprawia, że właśnie no, ten taki, ta praca taka po prostu wymaga tego. Co by pan powiedział tym, którzy chcą zostać archeologami?
No, powiedziałbym tak, że jest to niezwykle atrakcyjna droga życiowa, ale po to, żeby na nią wstąpić, należy się dobrze namyśleć. I to należy to rozważnie takie decyzje podejmować. To jest trudne, ponieważ taką decyzję musi podejmować ktoś, kto skończył szkołę, liceum czy szkołę, gdzie z tą archeologią prawie się nie spotyka. Spotyka się z innym światem, a w telewizji doświadcza innej archeologii niż jest faktycznie archeologia jako zawód i nauka. No i dlatego decyzja o podjęciu tych studiów no nie powinna być taka, która no wynika z oglądania telewizji atrakcyjnych przygód. Tak nawet z przeszłości tej, która no była inna, bo dziś ci młodzi ludzie objadą cały świat, wszędzie bywali. Dawniej tego nie było, ponieważ jak już na początku mówiliśmy, dotarcie do strefy nadgranicznej było problem, a co dopiero wyjazd, jak to mówiło się, do czeskich Tatr. Więc i wtedy taką inspiracją, która po raz pierwszy pchnęła tak moc ludzi młodych na tą archeologię, były informacje o badaniach profesora Michałowskiego w Egipcie. I to otwierało tym ludziom taką perspektywę, jak tam postuduje, to na pewno pojedzie kopać piramidy. No i tego rodzaju odbył. I dlatego na takich wrażeniach nie należy poprzestawać, jeżeli podejmuje się decyzję no, kształtowania swojego życia, także zawodowego, no, poza innymi aspektami atrakcyjnymi, jakie w życiu człowieka się zdarzają. To myślę, że jednak uprawianie zawodu, a w tym przypadku nie tak zawodu, tylko uprawianie nauki, no jest czymś niezwykle atrakcyjnym, ale wymaga wielkiego poświęcenia i o to właśnie bym apelował, że ci młodzi powinni najpierw się zastanowić, porozmawiać może najlepiej z tymi, którzy mają już doświadczenia w tym zakresie, nawet negatywne, to może nawet lepiej od tych zaczynać.